ogóle o co chodzi w dzisiejszym odcinku, bo słuchajcie, jak widzicie za nami jest koło fortuny z różnymi smakami i oczywiście losujemy, jaki smak musimy jeść przez cały dzień. Jeden smak może być wylosowany max dwa razy, żeby nie było nagle, że wszyscy jemy jeden smak, bo to by było nudne. To pierwszy! Ja! No. O, dawaj umami! No, no! Hurray! To jest ciekawe, słodne. Ojej, najgorzej. Ej, wiedziałam, wiedziałam, ja to... Czekaj. Dużo wody dzisiaj trzeba będzie. O, jutro kupa będzie tragiczna. Wsadzam papier toaletowy do zamrażarki. Najgorsze. Tym razem kręcę w przeciwną stronę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. O, ale stresik. Znowu mali będę. Nie? Oj. Oj. Bartek mówiący, no słodki, słony, właśnie bym chciał. Bez smaku, gratulacje. Teraz patrząc jakby na was, to mam totalnie farta z tym słodkim. Mogę naprawdę duże rzeczy. Ja muszę sprawdzić, co umami znaczy dokładnie. No ja też. Umami to dodatkowy piąty smak wyodrębniony przez naukowców. Umami jest smakiem delikatnym, trudnym do jednoznacznego opisania. Nie jest ani słodki, ani słony, ani kwaśny, czyli ani mamy wszystko, lecimy dół! Można, poczekaj, ostatnie zdanie jest piękne. Można go określić jednym słowem. Umami. No i fajną rzeczą w tym odcinku jest to, że jest dzisiaj z nami Vera, która tutaj nam może pomóc i to ona będzie losowała na kole fortuny właśnie, komu może pomóc w przygotowaniu na przykład jakiegoś posiłku, czy wymyślenie jakiegoś dania. Także Vera, zapraszamy naszego gościa specjalnego. Tak szczerze, najłatwiej chyba będzie ze słodkim albo umami, tak się nie mówi. Tak, ja nie potrzebuję rzeczywiście pomocy jakoś mocno. Najgorzej... Ja potrzebuję. Ostatnio mam bardzo. Masz ostre, tak? Ja mam pikantne, tak. No. Dobra, to będzie wyzwanie, bo ja za bardzo za ostrym nie przypadam. Ja mam tak, że kurczę, jednak mam wysoki ten poziom ostrości i boję się, żeby to fajnie wyglądało, to muszę jeść takie turbo ostre rzeczy, a wtedy będę cierpiał. To co, zaczynamy chyba. Tak. Znam, że na takie drugie śniadanie zjem sobie po prostu przekąskę i to będzie chyba najsłodszy owoc, jaki w życiu jadłam, czyli ananas. Trzy. To ja skroję dla gości dzisiejszych ananasa. Słodki. Czy kwaśny. I to już będzie po problemie. Tak, bo internet wie najlepiej. Internet nie kłamie. Słodko-kwaśny. Dobra, nie będę go jadła w takim razie. Robię sobie detoks od soli. Przez to, że przez cały dzień nie będę jadł takich wyrazistych dań, to moja tak jakby czułość na te rzeczy się powiększy na jak muzykę. Detoks dopaminowy. Słodki. Hania, ty mogłabyś go zjeść. Taki słodziak to nie oszukiwanie. Tak. Żartowałam, ale łapę mogę zjeść. Okej, patrzymy, jak tutaj uczestnik poradzi sobie z ostrą pizzą. Ej, on daje radę, patrz. O, gdzie rzeka? Nie wstał. O, jest odleje. Jaki blady się zrobił. O, yeah. O nie, Jesus. Taka dobra, że spala stół. Ustaliliśmy z Patrykiem, że na obiad pójdziemy prawdopodobnie na ramen. Kiedy tutaj to ustaliliśmy? No ja ustaliłam za ciebie. Ramen to jest... bulion, w którym masz kawałki mięsa, masz jajko, nogi, w którym masz kawałki mięsa, w którym masz jajko, jakieś warzywa i ogólnie makaron. Będę tak tu niepozornie stała przy kwiatkach, może bawić się. Cześć. Co nagrywasz? Kwiatki. Ładne, prawda? No, spoko są. Romantyk mój. Mnie podkręcili, że muszę zrobić kurczaka bez smaku. Dlatego myślę, że dam jakieś warzywko po prostu gotowane na parze. Ej, ogórek nie ma też smaku. Ma smak wody tak naprawdę. Nie, że ma ogórka. Hania się obkupi w słodyczach, a po dwóch posiłkach już będzie miała totalnie dosyć słodkości i wszystko. Lepsze jest to, że ja już mam dosyć. Możesz sobie grejpfrutowy sobie kupić i go pić. Mam gorzki. Bez kitu. O, mocno gorzka, 80%. Ja mam dwie gorzkie czekolady i sok grejpfrutowy. Na razie jeszcze nie jestem aż tak głodna. Ja uwielbiam gorzką czekoladę. Ja mogę ją mieć cały czas. Powiem Bartuś. W Faustynie o tych, że te endorfiny się wydzielają. Strasznie się wydziela dopamina. O, dopamina. Czekolada pod względem wydzielania dopaminy znajduje się gdzieś pomiędzy tytoniem a kokainą. Kupiłam wszystkie swoje ulubione słodycze, bo akurat były na przecenie. Broku, ohyda. Kalafior jeszcze w miarę. Ziemniaki bez soli, bez masełka są totalnie bez smaku. Nie wiem, co ramen saved my life.
Ja zobaczymy, zobaczymy, czy ramen is gonna save your life. Mamy dzisiaj mamy taki challenge, że mamy jeść samo jedzenie, które jest umami. Nigdy nie jedliśmy i czy to ramen każde jest umami? Tak. Tak? I tak samo chyba z pokebolami jest, prawda? Że one też są umami. No super, czyli dzisiaj jemy japońskie jedzenie. Tutaj rozmawiam z panią i pani powiedziała, że możemy wybrać jakikolwiek ramen chcemy. To jest praktyka pierwszy ramen, mój drugi, ale ja nigdy nie byłam w restauracji. Napojów, no to co by było takiego? Lemoniada. Masz to napisane. Mango imbir bądź ogórek nori. Robię wielki test lemoniady ogórkowej z nori. No nie są to moje smaki. Okej? Okay? No. No dobrze. I to jest na pewno umami. Mieliśmy potwierdzone info. Szybkie insta foto. Tak jest. Stresuję się. Stresujesz się? No. Jak spróbuję. Dobry. Czyli co, przyszedłbyś na ramen drugi raz? No. Tak? O! Komuś się udało ukończyć to po prostu. 8 osób. Na ponad 300, ale jednak. Jezus, mój. A pan co? Chcecie wypasy? Tak, bardzo ładnie wyglądają. Hej, halo! A nie, siostra. Zapomniałem, dobrze, że ten. O, sorry, miałam ci pomagać. Ale ja sobie. Weź pyteczkę. W ogóle nie wygląda. Tak. Nie jest niepozorna ta pizza. Obiecałam Bartek, że zrobię tak. Czujesz? Tak, że cię kręci coś? Jest dziwny taki. Wiecie, najgorsze jest to, że moja głowa ma takie skojarzenie z pizzą, że jest świetna i że to jest comfort food i że się czujesz dobrze, a to jest zaprzeczeniem pozytywnego. Najostrzejsza pizza w Polsce. Wiecie co, ja w ogóle uważam, że to w ogóle nie będzie ostre. Czekajcie. Ciepłe? Ej, to jest, wiecie co jest najlepsze? Że dotknąłem językiem sera. I mnie wraca język. O nie, sera. Ja bym w ogóle się nie odważyła. Ja też bym się nie odważyła. Ja robię sobie mrożoną herbatę oczywiście z cukrem, tutaj na dowód cukier na spodzie i kupiłam specjalnie herbatę mango, żeby była bardzo, bardzo słodka. Zbieramy się za gotowanie. Już chciałem solić w ogóle te ziemniaki, nawet nie mogę z wody posolić. Czy ogórek z cukrem smakuje jak arbuz? Jak ogórek. Ramen był przepyszny, bardzo nam smakował i właśnie teraz stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie jeszcze na pokebole. Prawdopodobnie weźmiemy je po prostu sobie na wynos. Mamy nasze pokebole i wiecie co, dla mnie ten dzień jest mega fajny. Ja lubię takie klimaty, że próbuję nowych rzeczy. Dzisiaj mam dentystę wieczorem. A czy twój dentysta jest umami? Mój dentysta jest taką mami, że szok. O mami. Zapraszam do ozdabiania pancake'a. O, jas! Kurczaczek, pietruszka, brokułki. Ale muszarne, bardzo słodkie. Piękny obiadek jest gotowy, kochani. Jak ci smakuje? Niezłe. Totalnie bez smaku. Czyli jakbym jadł wodę w takiej strukturze. Ej, słodziutkie, nie możesz. Jedyna dobra rzecz, kurde, nie mogę jej zjeść nawet. Dobra, mam ziemniaczki. Totalnie o nich zapomniałem. Gorące. Ziemniaki też nic nie pomagają. Wafle ryżowe naturalne, kolejna rzecz bez smaku. Czuję, że to jest ten moment? Chyba nie mam wyjścia, wiecie? Czekajcie. Tam się chłopaki uśmiechają. Metodą taką najlepszą jest rolowanie. Rolują po prostu tak do środka. Ale czuć zapach. Zjadł. Smacznego. Dobra, jedz. O Boże, zjadł. Pomyśl, że to nie jest ostre, tylko na przykład bardzo gorące. O, tak. I że... Chyba mi pomogłoby. Jest git, naprawdę, jest. Nie no, zje na pewno ten jeden, nie ma szans. No. Czujesz już coś? Tak. Czuję. On się trzęsie od mnie. No, już mu oczy ten, już by było po wyzwaniu, bo mleka nie można się napić, ale to jest wyjątkowo. Jest strasznie pikantny. Patrzcie, karzyłka mu wyszła przeło. Jezu! Ej, patrz, nie, wiesz co, Werka? Chyba nie. Jezu, Daj mi rękawiczki. Stabilnie, słabo, ale nigdy nie było mi tak pikantnie w moim życiu. Mordo, to ty wyglądasz okropnie. Jestem taki otumaniony. Czuję uszy w środku, jakby mi, wiecie, tak jak was na przykład swędzą uszy, nie? Jak ma się reakcję alergiczną. W piekle takie rzeczy dają na obiad. Na 1000%. Ale ja na przykład nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś zjadłby całość. Nigdy w ogóle sam bym się nie podjął tego wyzwania. Nie jestem takim królem, nie jestem takim szaleńcem. Podziwiam osoby, które to robią. Sam bym się nie zdecydował. Tym bardziej przyszedł tu z pewnością, że zjem całość. Dla mnie
Nie dałem rady z jednym kawałkiem i czuję się z tym świetnie. W ogóle nie mam wyrzutów w stosunku do siebie. Na początku to był taki ostry ból żyletkowy, jakbyś miał taki przeszywający bardzo ból. No i jesteś taki otępiały, że czujesz się jakby założony kask na głowę taki, nie? Że, wow. Że masz takie... A nie miałeś ochoty wyjść? się? Położyć się na... Tu leży ogólnie resztka mojej godności i bardzo się zastanawiam, co z nią zrobić. Lecimy tu! Tak. Jesteś gotowy na pewno? Chcesz to zrobić? Nie, jestem gotowy i nie chcę tego robić. Okay. Czyli mam się tego nie dawać. Dawaj. Dobra. Zrobił to. Cały kawałek. Szacun za Bartka, bo serio zjadł cały kawałek. Teraz, jak zjadłem drugi raz, wiesz co czuję? Delikatną goryś. Także zachęcam cię do spróbowania. Wiecie co, drugi no tak opuchnąłem od razu. Już wiedziałeś, czego się spodziewać. Tak, zrobię. A dałbyś radę? Ej, kurde, czyli tu jest potencjał na jeszcze jeden kawałek. Nie. To jest gratulacje, naprawdę. Sam się tutaj... Dziękuję. No i co? Weźmiemy to dla reszty. Weźmiemy dla Patryka, który chciał. Tak. Masz rację, Vera. Cieszę się, że to zrobiłem. Dziękujemy. Dziękujemy przepięknie. I też dziękujemy wam mega za możliwość, za to, że nas tutaj przyjęliście. Super, super opcja. To jest niesamowite. Robienie takiej inicjatywy, żeby szerzyć świadomość tego, że jedzenie pikantne jest pikantne i że nie należy gwiazdorzyć nigdy przy nim. I mam wrażenie, że bardzo dużo jest osób, które mówią, ja tam dobrze sobie radzę z ostrym, nie? I przychodzą naprawdę tacy z takim przekonaniem, a mają kontakt z czymś, co faktycznie po prostu może ci życie zmienić. Serio. Słuchajcie, lecimy właśnie do sklepu kupić dla mnie jakieś rzeczy do mojej sałatki, ale żeby ta sałatka też nie była taka, wiecie, bez niczego, tylko sama sałata, to coś kupię, ale jednak będzie przeważał ten smak jakby goryczy. Kupię kurczaka. Przyprawy gorzkie, kaszę gryczaną, która też jest gorzka. Zrobię do tego sałatę z rukolą, z tymi wszystkimi zielonymi innymi gorzkimi rzeczami. Będę miała pełny posiłek po prostu. Jesteśmy na dziale z czekoladami i powiem wam, że ogólnie ja tu nie widzę... O, 85 została wyprzedana, czyli zostaje mi tylko 99% kakao. Jeżeli to tak działa, jak Bartek mówi, to ja nie mogę się doczekać. Gorzka jest brukselka. Nienawidzę, ale zjem, bo to mi, wiecie, zepcha troszeczkę brzuszek. Trzeba ją zrobić właśnie z czymś takim, żeby ją trochę złagodzić. W ogóle jak się na to patrzy, to widzę, że to jest taki zestaw gorzki, nie? No aż mi się po prostu ślina zbiera z goryczy. Patrzcie, jaki prestiż, jak to ładnie się otwiera. Widzieliście, żeby tak czekolada się ładnie otwierała? Nie, naprawdę ładnie. To nie jest czekolada, to jest kakao. Dobra. To jest mega gorzkie. O, stary, ale niedobra. Ale musisz zjeść. Tak. Jak łowina! Stary, no jakbyś po prostu łyżkę kakao wsadził do buzi. Ej, patrz, ona ma ciarki! No, gęsią skórkę, to jest tak gorzkie, tak, że... Dobre. Patrzcie na nasze umami. Jest umami, pytałam się. I tak samo ramen jest umami. Ogólnie, wszystko jest umami. Nie, ogólnie bardziej azjatycka kuchnia jest umami. Ej, ale ja nie wiem, czy ten pokeball, bo na przykład tam jest fasolka, która jest słodkawa. Ale umami jest też słodkawe. Nie widzę innej opcji, jak wypicie po gorzkiej czekoladzie, gorzkiego picia, także... Hania ma tyle energii teraz po tym cukrze. Dlatego tak jest, że dzieci nie mogą tyle cukru, bo to faktycznie jakoś wpływa chyba na percepcję. Patrzcie, jaką Przemo ma robotę. Gość jest operatorem, ja kameruję sam, a typ skacze na trampolinie. Hania powiedziała, że to nie jest umami, więc nie wiem, możecie nas poprawić w komentarzach, czy to jest umami, czy nie jest. Bo z tego, co my wiemy, to jest jakby miks wszystkiego umami, czyli... Ja dalej nie wiem, co to jest umami. Ja też nie. Ej, bo oszukałem ogólnie, bo zjadłem u tati, a nie u mamy. I co teraz? Tati? Dobre. Jecie mnie siusiak od sikania. To jest takie mocne, że ja przy robieniu siku czuję pieczenie, tak jak was dupa piecze. Tak, mnie teraz piecze tu. Wow. Robię teraz jedzenie, które będzie całe gorzkie. Mam tu kaszę gryczaną, brukselkę, której nienawidzę i nie umiem robić. Pierwszy raz w życiu będę ją robiła. I mięso, które też będzie w gorzkich przyprawach. Pojedziemy teraz do restauracji, której poprosimy po prostu o takie personalizowane posiłki. Jest możliwość u Państwa zamówienia trochę bardziej spersonalizowanego dania. Będzie w to totalnie bez żadnych przypraw, żeby miało jak najmniej smaku. Czy jest możliwość coś takiego? Musi mnie pan trochę zaskoczyć. Czas na zobaczenie tego wielkiego, ostrego potwora! To jest naprawdę specjalne zamówienie! Nie wygląda ostro. Nie dotykaj tego, co ty zrobiłeś! Umyj ręce! Od razu umyj ręce! To jest typa fest? No jest.
ale ja nie chcę robić tu kontentu, chcę spróbować ostrość. Dobra, no dawaj. No dobra. Ale to z Benkiem, co z tam? Ej, Benek, siadaj tak samo. Plus, operator dawaj. Plus. No, Benio! O, ty my tu! Nie wiem, czy jest ten, żebym brał teraz, bo mnie upokorzyłeś. Benio! Zobaczę, jak dobra, Benek. Dobra. Niech Benek spróbuje tego potwora! Dobra, uwaga. Dobra, no ja na najpierw Benek. To jest tak. Twoje. Nie. Nie, Benek jest prawdziwym facetem twardzielem. Tak. Dobrze, mocne. Nie dotykaj oczu, jeżeli... Dobra, nie zapominaj. Nie, jest okej, tylko czuję, że to jest to samo. Dobra. A to jest dobra. No wiesz. Najwyżej do prawej. Zamykam. Ej, mi szczypy w język od razu. Jest ostry. Ja mam małą tolerancję, tak jakby tolerancję ostrego. Ty jesteś królem. Ej, to jest przerąbane. Ja... Jak ty to zjadłeś? Benek, chcesz mleko? Myślę, że będzie gorzej. Ucho mi się zatkało, nie słyszę naprawdę. Ja bym ci papieru, ale mam wrażenie, że... Chcę z całego serca przeprosić, że nie jem nic innego dzisiaj, ale po prostu to myśl sama o tym, że jeszcze mam do buzi włożyć coś pikantnego, coś co wywoła znowu uczucie szczypania, coś co jeszcze bardziej pogorszy moją sytuację w brzuszku. To jest granica, której nie przekroczę, więc zjadłem pizzuchę, jeden kawałek i na tym skończy się mój dzisiejszy odcinek. Tak wygląda moje danie, które jest pełne goryczy, bo mam tutaj kurczaka w samych przyprawach gorzkich, tym jak i bazylii. Mam tutaj w ogóle niesłodzoną, niesoloną kaszę gryczaną, brukselkę, która też jest niczym totalnie niedoprawiona, mieszankę sała, która też powinna być gorzka. To danie wygląda mega niepozornie, wygląda po prostu na zdrowe danie. No takie... No takie... Dobre. Ale jest gorzkie, szczerze? Nie, szczerze nie jest gorzkie. O, no to nie jemy. Brukselka będzie na pewno gorzka. Brukselka jest taka. Nie, jest trochę gorzkawa. No rukola ma najbardziej intensywny smak goryczy. No i kasza. Jestem rozczarowana. Jestem już najedzona i raczej już dzisiaj nic nie zjem. Po prostu cały czas ciarki mnie przechodzą i cały czas mam taką minę jak skwaszoną. To poprosiłbym tego fileta z kurczaka z ryżem, żadnej soli, żadnego pieprzu, żadnego nic. Dobra, słuchajcie, kochani, okazało się, że niestety nie możemy na miejscu zjeść. Ja strasznie dzisiaj miałam ochotę na słodką marchewkę. Zobaczmy, czy jest rzeczywiście słodka. Pachnie słodko. Śmiesznie, że... Ale smród, mordo. Co ty gadasz? Pięknie. Pokaż to w to? Pokaż to mozzarella. Moje pierogi są totalnie słodkie i już mam dosyć. Ja naprawdę mam już dosyć dzisiejszego dnia. Nie jest mozzarella taka, jak zawsze się je, ale jest smak, tłusty taki. Ja wam powiem, że tak jestem głodny, zazdroszczę, że mogliście cokolwiek zjeść, bo ja się trochę załatwiłem tą pizzą. Ja to nie mam co narzekać, spędziłam mega fajny dzień i ja się cieszę, bo ogólnie namówiłam Patryka na jakby wypróbowanie nowych rzeczy no, i zasmakował mu ramen. Chciałam zjeść dużo więcej rzeczy na słodki, bo pomyślałam sobie, że zrobię sobie pancake'i takie amerykańskie, żeby super wyglądały. No i chciałam tak serio, jeszcze sobie coś słodkiego tutaj zrobić, jeszcze kilka słodyczy, nakupowałam czekolad. Nie dam rady, nie, po prostu mój organizm mówi mi, błaga, tylko nie tutaj. Jeżeli chodzi o gorzkie jedzenie przez cały dzień, to problem z tym jedzeniem jest taki, że nie ma stricte dań, które są gorzkie. I to jest największy problem, bo masz przyprawy gorzkie, którymi możesz urozmaicić jakby posiłek, ale stricte gorzkich rzeczy nie da się kupić jakby poza przyprawami czy czekoladą. Ogólnie mam coś takiego, że jestem cały czas głodna. W trakcie jedzenia tych rzeczy czułam taką, faktycznie taką gorycz, że wiecie, że miałam aż ciarki i dreszcze, ale to dlatego, że to było po prostu takie uczucie trochę kwaśności z goryczą jednocześnie. Gdybym inaczej do tego podszedł i się zdecydował, że zjem KFC, zjem kebaba, to by się dało, jasna sprawa, ale chciałem też trochę... Trochę przekontencić i faktycznie też to bardzo szybko zgasiło mój entuzjazm, jeśli chodzi o ostre jedzenie. Taki malutki piesek, nosek, mokry nosek, nosek mokry jest. Podobnie jak Faust miałem uczucie takie, że jestem głodny, ale jak już zaczynam jeść, to już tak jakby
Już w tym momencie jedzenia odechciewa mi się jeść. Nie mam tego bodźca, który pobudza mózg, że o, jest coś bardzo dobrego, jedz to dalej, mordo. Oficjalnie zakończamy ten challenge. Każdy z nas już wytrwał fajnie. Ja też się cieszę, bo mimo tego, że zjadłem tylko jeden kawałek i dosyć mocno mnie przetyrał, to jestem po prostu mega głodny, już się nie mogę doczekać. Okay. W sumie udało nam się praktycznie cały dzień. Wiadomo, że u niektórych to było tak, że to był jeden posiłek czy dwa, w międzyczasie podjadanie jakichś innych rzeczy, ale ogólnie każdy z nas tak naprawdę od momentu zaczęcia challenge'u jadł te rzeczy w swoich kategoriach. Tak jest. Przez to, że ostatecznie skończyliśmy nasz challenge, to jest teraz czas na bonusik mały, czyli wezmę gryzka tej pięknej pizzy. No dobra, no. Trzy, ry. Ja się boję, że on buchnie ognie. On buchnie, smogła męski. Wyjdzie tyłem. O, czkawka, czkawka. Niektórzy tak reagują na ostre. Chcesz mleka? Ja bym podkręcał. Szata go opętał z tej pizzy. O kurde. Wiesz, że ten... Ej, idź na balkon, Lodo. Idź się przewietrzyć. Mam balkon, kogo powie? Co mają zrobić widzowie teraz? Bartek, co mają widzowie zrobić? Ej, powiedz, co mają zrobić widzowie? Musisz powiedzieć. Widzicie coś? Subskrypcje i Instagramy! Widzimy się jutro o 17. Ej, bo końca jest gorąca, na zimną weź.